Rozdział trzeci. Biada kiepskim praktykantom wtyczka w ministerstwie własny Rambo, batura w królewcu, czy wynająć stajnie, jedna z praw to bursztynowej komnacie, kto bawi się w kadynach. Dokładnie nie wiem, kim chciałbym być w życiu, ale wiem, że na pewno nie jednym z praktykantów wysłanych na początku września do Bardan przez dyrektora Marczaka, a teraz, pomym meldunku, który Niestety, musiałem złożyć wzywanych przed dyrektorskie oblicze, by zdać sprawę ze swych myśli, słów i uczynków podczas poszukiwania ujawnionego przez list Gauleitera Kocha-Schowka z dziełami sztuki zrabowanymi na Ukrainie przez hitlerowców. Czym tłumaczyli swe zaniedbanie młodzi tropiciele skarbów kultur i sztuki, nie wiem. Nie wiem też. Jakimi słowy gromił ich rozwścieczony dyrektor, chociaż raczej jestem pewien, że nie obyło się bez ulubionego przez niego walnięcia pięścią w kant stołu, jak ponoć zwykł czynić Juliusz Cezar. W każdym razie, gdy opuszczali dyrektorskie apartamenty mogli budzić w przechodzących korytarzem przypływ patriotycznego uczucia lako żywe uosobienie narodowej flagi, jeden taki był biały na twarzy, a drugi czerwony. Pewne było, że ich nazwiska długo nie pojawią się na listach naszych skromnych, ale zawsze, premii i podwyżek. Ale kto by tam zważał na nieszczęśników, gdy niczym piorun uderzyła w Departament Wieść, dyrektor Marczak odchodzi na emeryturę. I od razu narodziło się wiele plotek z tym związanych. Oczywiście wielu było takich, którzy odejście dyrektora łączyli z, jak to mówili, wyprawami potreszyli barciany. Niektórzy przebąkiwali co się utracie tu w gmachu ministerstwa, bezcennej mapy, która miała nas jak zarączkę zaprowadzić do bursztynowej komnaty, a co za tym idzie pogrążyć we wstydzie penetratorów skargów połowy Europy. Biedny dyrektor niczym swój cień snuł się pod ścianami korytarzy departamentu. A zaczęli się trafiać już i tacy którzy na jego widok odwracali głowę, byle tylko nie powiedzieć dzień dobry i nie narazić się tym następcy na dyrektorskim stołku, przepraszam, dyrektorskim fotelu. Widzieliśmy z panem Tomaszem te drobne podłostki, robione tak zasłużonemu dla naszej kultury człowiekowi, ale co mogliśmy zrobić? Na szczęście sprawiedliwość została Marczakowi, a i nam przy okazji oddana. Władze wysoko oceniły akcję Wilczyca z jantaru i stosownie ją nagrodziły. Gdy dołączyły do nich rządy Niemiec, Ukrainy i Rosji, to przez departament nie można było przejść nie potknąwszy się o ekipę telewizyjną, radiową czy reportera poczytnego pisma. Wśród pracowników ministerstwa podniosły się głosy, jakiego to fachowca tracimy z odejściem Marczaka na emeryturę. Niektórzy chcieli go prosić, aby jeszcze przez czas jakiś kierował departamentem. Stawiano go za przykład specjalisty, który znakomicie wykonuje swoją robotę. Dyrektor za komplementy grzecznie dziękował, ale zdania nie zmienił. Jedynie po zakupie dwóch nowych krawatów można było poznać, że dobry humor odzyskał. Wobec powyższego dziwnym może się wydawać że zgromadziwszy pana Tomasza i mnie w swym gabinecie i usadziwszy nas w fotelach nad filiżankami kawy, której parzenia sekret posiadła tylko panna Monika, i nalawszy do koniakówek po odrobinie słonecznego brzegu, odezwał się w te słowa. Jest bardzo źle, panowie. Moje palce nabijające fajkę zamarły. Pan Tomasz odchrząknął i sięgnął do kieszeni, gdzie trzymał, ostatnio tak rzadko używane. Papierosy. Tak, proszę panów, ciągnął dyrektor. Choć zbliża się czas mojej emerytury i sprawy ministerstwa powinny mnie już nie obchodzić, to jednak zostawiam departament nie tak, że się tak wyrażę czystym, jakbym chciał. Zapałka złamała mi się w palcach. Wydaje mi się, że wiem, o czym pan dyrektor myśli. Chodzi zapewne o to, że w swoim raporcie z Barcian sugerowałem istnienie przecieku, czyli że ktoś spośród pracowników departamentu lub osób z jego działaniem związanych działa na dwa fronty. Jest wtyczką przestępców. Pan Tomasz nerwowym gestem wyciągnął z paczki wiarusa i pstryknął zapalniczką. Ja miałem kiedyś takie podejrzenia, ale ponieważ zabrakło mi faktów, pomyślałem iż się mylę, że to tylko zbieg okoliczności. I w końcu machnąłem na to wszystko ręką. Teraz przyznaję się do błędu. A mogłem, psiakość, go nie popełnić. Szurnął popierniczką. Czekałem milcząc, aż fajka rozgrzeje mi się w dłoni. Wraz z jej ciepłem nachodziły mnie zawsze mądre myśli, ale tym razem były to tylko myśli ponure. Sądzi pan, szefie, że tą właśnie drogą Batura dowiedział się o mapie? Może wzruszył ramionami pan Tomasz? Niekoniecznie. Marczak podrapał się z zakłopotaniem za uchem. Ostatecznie, przygotowując tę nieszczęsną konferencję prasową, musiałem ogłosić, czego będzie ona dotyczyć. Wystarczyło, że Batura dowiedział się o mapie od któregoś z dziennikarzy. Tamten mógł powiedzieć w jak najlepszej wierze. Bursztynowa komnata odnaleziona. Może po raz drugi wzruszył ramionami pan Tomasz. Milczałem. Dopiero po chwili, uważnie przyglądając się fajce, powiedziałem cicho. Co było? Tego się już nie wróci. Bardziej denerwuje mnie fakt, że ta łotrowska wtyczka pozostaje nadal w ministerstwie i może nam przysporzyć diabeł wie jeszcze jakich szkód. Teraz na przykład szykujemy się odnaleźć, mimo utraty mapy, schowek z komnatą. Każda wiadomość o postępach naszych poszukiwań może być. Ech, Pawełku, zaśmiał się niewesoło pan Tomasz. To, co proponujesz, otoczyć wszystkich pracowników Ministerstwa czułą opieką policyjną, a może wymienić cały personel Ministerstwa Kultury i Sztuki na nowy? Od dołu do góry, co? I kto ci zagwarantuje, że ci nowi będą kryształowo czyści? Że żadnego z nich nie skusi znaczna zapewne sumka proponowana przez złodziei? Opuściłem głowę. Co więc robić? Obowiązują nas przecież raporty, meldunki, wykazy i cała biurokracja, która potem przechodzi przez niewiadomo czyje ręce. Przecież nie istnieją u nas pisma ściśle tajne. Ech. Gdyby tak wszystko o czym mówimy i co planujemy pozostawało w tych ścianach. I tak musiałbyś dodać do nich sekretariat panny Moniki. Zaśmiał się pan Tomasz. Cóż, panowie, dyrektor Marczak sięgnął po koniakówkę. Na pochybel wtyczkom i złodzieją, Bo faktycznie oprócz tego toastu niewiele możemy i niewiele będziecie mogli po moim odejściu. Jedynie, to składać relacje dopiero po wykonaniu pracy, zamiary, o ile można, trzymać w tajemnicy, notować komu i jaki raport się przekazało. Może wtedy, gdy nazwisko jakiegoś urzędnika powtórzy się przy kilku nieudanych akcjach. Minęło kilka dni na ponurych, jak powyższa rozmowach i rozmyślaniach, gdy dzięki ostatnio nawiązanych stosunków w kręgach medycznych dowiedziałem się, że Batura wyszedł ze szpitala. Pospieszyłem z tą wiadomością do pana Tomasza, a ten ku memu zdumieniu przywitał mnie od drzwi. I co, ozdrawiał twój przyjaciel, Pawełku? Do licha. Szef wiedział nie tylko, że batura wypisał się ze szpitala, ale że wynajął kawalerkę w śródmieściu, a ponadto, żeby nie przemęczać nie w pełni sprawnej jeszcze nogi, kupił sobie renomeganę cołpę metalic. W swobodnym poruszaniu się po stołecznych najdroższych lokalach pomagała mu dodająca szyku naseczka z główką z kości słoniowej wyrzeźbiona w kształcie psiego łba. Gdy usłyszałem te wygłoszone cichym głosem rewelacje przyznam, że szczęka mi opadła. Ten mój stan pan Tomasz przyjął z nieukrywanym zadowoleniem. Ale skąd on się tego wszystkiego dowiedział? I co pan? Wybąkałem. Ja? Nic, rozłożył szef ręce, ale ty powoli szykuj się do wyprawy nad zalew wiślany. Chyba, że chcesz, żeby i koło kadyn wyprzedzono nas jak w barcianach. Jasne, że nie chciałem. Skłoniłem się więc z szacunkiem memu wszechwiedzącemu szefowi i wróciłem do swego pokoju planować akcję kadyny. O dziwo, zastałem u siebie woźnego, a na stole długą na metr, wąską paczkę. O, jest pan, panie Daniec, ucieszył się woźny, a ja tu czekam z paczuszką dla pana. Proszę podpisać. Wyszedł. Przyjrzałem się paczce i nagle poczułem miły dreszczyk, zobaczyłem bowiem na niej znaczek, duże czarne a z wpisanym w nie słowem i pruszkowski adres. Czyżby jak z nieba spadł mi na biurko jeden ze znakomitych wykrywaczy metali pruszkowskiej firmy? Gorączkowo rozdarłem opakowanie. Jest list. Szanowny Panie, Dowiedziałem się od ludzi z eksploratorskiej branży o Pańskich sukcesach w Górowie i Ławeckim. Gratuluję. Usłyszałem też o Pańskich kłopotach ze sprzętem. Może więc mój rambo będzie pomocny w dalszej pracy. Życzę nowych osiągnięć i pozdrawiam. Wojciech Oksięciuk. Pod spodem leżała instrukcja obsługi wykrywacza Rambo i, rozmontowane, on sam, talerzowata sonda o średnicy kilkudziesięciu centymetrów, długa na przeszło metr rączka, pojemnik na baterie i manipulator. Popędziłem do szefa pochwalić się tak cennym darem, ale o dziwo czekał mnie tu Ochszan. Tak się boisz, Pawełku, złodziejskich wtyczek w ministerstwie. A teraz latasz po całym budynku z tym przyrządem i chwalisz się jak kura z niesionym jajkiem, grzmiał pan Tomasz. Może jeszcze ogłaszasz, gdzie będziesz miał zamiar go użyć? Stuliłem uszy po sobie. I tak to zapanowały między szefem a mną ciche dni. Przerwał je pewnego późnego wieczora telefon. Paweł, usłyszałem ostry głos pana Tomasza melduje się. Twój kumpel, Jerzy Batura, coś kombinuje w Kaliningradzie. Mówiłeś, że w Górowie i Ławeckiem poznałeś rosyjskiego specjalistę od odzyskiwania zagrabionych dzieł sztuki, Owsianowa. Nie masz z nim kontaktu? Znam numer jego telefonu. Więc może uprzedziłbyś tego pułkownika? Batura jest sam. Posługuje się swoim paszportem. Samochód, znany ci Renomegane Coupé, srebrny metalic, w ba 35 Przetarłem oczy. Uprzedzić będę mógł dopiero jutro, bo telefon, który mi zostawił Owsianow, to służbowy. Ale co Baturę poniosło do Kaliningradu? Czyżby aż tak zaraził się bursztynową komnatą? No i może wreszcie się dowiem, skąd pan to wszystko wie? W słuchawce rozległ się cichy chichot. Dowiedz się tylko tyle, że batura narozdrabiał na granicy. Wiesz, teraz wynikły te afery z Woucherami. Z przejścia w gronowie wybrał takie boczne, cichutkie, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Musiał cofnąć się aż do Elbląga, żeby wykupić Woucher. No, ale za drugim razem przejechał już bez przeszkód. Teraz ty się nim zajmij. A pan nie może wykorzystać swoich kontaktów? Nie mogłem powstrzymać się od drobnej złośliwości. Odpowiedzią był odgłos odkładanej słuchawki. Następnego dnia rano po przyjściu do pracy od razu poprosiłem o połączenie ze znanym mi numerem w Kaliningradzie. Na szczęście Owsianow był u siebie. Ach witam pana, panie Pawle. Co sprowadza pana, choć głosem, na naszą ziemię? Obawiam się, że z naszej przybył do was i to nie głosem, a osobiście jeden drań, który może sprawić panu sporo kłopotu. Opowiedziałem o Baturze. Pułkownik przyjął moją relację o dziwo bardzo spokojnie. Więc laseczka z psiągłówką, panem mówi? No, no. Żeby on tylko nie poczuł tej laseczki na swym tyłku. Jeśli dowiem się czegoś konkretnego o naszym znajomym, nie omieszkam poinformować pana. Do usłyszenia. Usłyszeliśmy się nad podziw szybko. Już następnego dnia po południu zadzwonił telefon. Łączę Kaliningrad. Ach, pozdrawiam pana. Usłyszałem znajomy głos Owsianowa. Jak zdrowie. Świetnie. Choć przyznam. Że bardziej w tej chwili interesuje mnie, jak czuje się niejaki Jerzy Batura. Oj, coś mu nasze powietrze nie służyło, zaśmiał się pułkownik, bo jest teraz w drodze do polskiej granicy. Czyżby? Ależ, radość owsianowa wzrosła. Kto jak kto, ale Polak powinien doceniać znaczenie szlachetnej sztuki perswazji. Proponowaliśmy zresztą panu Baturze kontakt z polskimi władzami, ale niech pan sobie wyobrazi, on dumnie odmówił. Teraz ja nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Ale do rzeczy, spoważniał pułkownik. Batura posiadał przy sobie jakieś stare niemieckie szkice na wojskowych planach królewca. I bardzo się zdziwił, jak mu powiedziałem, że najprawdopodobniej ktoś go oszukał. Twierdząc, że dzięki nim dotrze do słynnego bunkra III, najczęściej wymienianego jako królewiecki ślad bursztynowej komnaty. Mieścić się miał on przy ulicy Steindam Malbolangoreiche. Ponąć dr Rochte proponował wskazanie go specjalnemu pełnomocnikowi Ludowego Komisariatu Kultury ZSRR do spraw odzyskania skarbów muzealnych, profesorowi Aleksandrowi Briusowowi. Niestety profesor informacje zlekceważył. A szkoda. Szkoda, powtórzyłem jak echo. Po wojnie, w 1956 roku zgłosił się do władz NRD Syneses SS fu Ringla, jakoby współdziałającego w ukryciu komnaty. Posiadał notatki po swym ojcu, w tym jedną, do Obersturmbanneru Echrera Georga Ringla. W najbliższym czasie oczekuje się, że w Królewcu zostanie przeprowadzona operacja zieleń. W związku z tym powinien pan przeprowadzić akcję Bursztynowa Komnata i dostarczyć ją do znanego B3. Wejście zamaskować. Budynek nad bunkrem wysadzić w powietrze. Tej informacji też nie sprawdzono, zapytałem. Myśmy z całą powagą potraktowali doniesienie młodego Ringla. Zaproszono go nawet do Kaliningradu, gdyż jakoby doskonale wiedział, gdzie znajduje się bunkier w 3. Niestety, gdy przyjechał w 1959 roku, nie mógł absolutnie odnaleźć owej słynnej kryjówki przy dawnej ulicy Indamem. Zresztą, nam się to też po dziś dzień nie udało, w głosie Owsianowa zabrzmiał śmiech. Może pan sobie wyobrazić zdumienie Batury, gdy zaproponowałem mu, aby zabrał się czym prędzej do poszukiwań bunkra 3. A w razie powodzenia nie czeka go kara, ale nagroda w przewidzianej przez nasze prawo wysokości. To tyle z mojej strony, drogi panie Pawle. Dla nas batura niegroźny. ale jeśli wam w czym śmiesza, to niech pan uważa na niego. Te jego oczy. Ugryzłem się w język, bo już miałem ochotę opowiedzieć sympatycznemu Rosjaninowi o historii ze straconą przez nas mapą. Niech oni szukają komnaty u siebie, my poszukamy u nas. Ech, obyśmy wybrali w tym wyścigu. Mniej więcej w tym czasie w jednej z zagród to kadyn dwóch mężczyzn pochylało się nad stołem oświetlonym lampą z pękniętym abażurem. W kącie cicho mamrotał telewizor. Jeden z mężczyzn, łysy sześćdziesięciolatek ubrany był w czarny gruby golf. Drugi nie zdejmował płaszcza z wielbłądziej wełny i nisko nasuniętego na czoło kapelusza. Na ceracie między nimi leżał na talerzyku wędzony i pokrojony węgorz, a obok stała butelka z wódką. Ale tylko jedna szklanka była pełna, ta przed gościem odwrócona była dnem do góry. Wiatr przenikający przez szczeliny we framugach okien zdawał się pulsować rytmem morskiej fali. Łysy sięgnął po swoją szklankę i odpił łyk, Skrzywił się. Za obrok i chodzenie przy koniu to będzie. To będzie za mało. O konia sam zadbam. Błysnął oczyma z podrońda kapelusza drugi mężczyzna. No, ale pokój dla was. Gotowanie. Otarł usta wierzchem dłoni ten w golfie. Jego rozmówca sięgnął w zanadrze i wyciągnął plik banknotów, na którego widok łysy znów sięgnął po szklankę. Gość w kapeluszu odliczył kilkastu złotówek i cisnął na stół. Wystarczy? Gospodarz przełknął ślinę i okrągłym kocim ruchem zgarnął banknoty ze stołu. Starczy. Ale po prawdzie powiem, że gdybyście inaczej się nazywali. Gość wstał i pochylił się nad zmalałym nagle gospodarzem. Starczy, to starczy i kwita. I żebyście po całej okolicy nie rozgadywali, że tu mieszkam. Zobaczy mnie kto trudno. Ale trzymaj pan jęzor na uwięzi i swoją żonę uprzejmie o to poproś. Bo jeśli nie, to nie dość, że zarobki się skończą, ale i to, co zapłaciłem, odbiorę. Cień stojącego zogromniał nagle nad stołem, na którym łysy trzęsącą się ręką szukał szklanki. Za oknem zarżał cicho koń. Gość błysnął uśmiechem pod cienkim wąsem. Pstryknął w rondo kapelusza i bez słowa wyszedł z pokoju. Właściciel czarnego golfa opadł na krzesło, podciągając go pod szyję. A czy ja się tylko w co złego nie wplątuję? Ba, ale forsa potrzebna. Zwłaszcza teraz, kiedy łódź rozbita i zrybaczenia rybaczenia nici. Żeby który chociaż do załogi przyjął. A tak, każdy patrzy swojego. Ot, starość nie radość. Tymczasem pod domem mężczyzna w kapeluszu rozczesywał palcami grzywę swego ogiera i mówił do komórkowego telefonu. Tak. Jestem na miejscu. Zakwaterowałem się, zaśmiał się cicho. Tak. Czekam. Niedługo powinni przyjechać. Szedłem sobie spokojnie nowym światem, zerkając od czasu do czasu na wystawy i ciężko wzdychając, gdy porównywałem widoczne na nich ceny z wysokością mojej pensji. Nagle poczułem na barku lekkie uderzenie. Odwróciłem głowę. W ramię wpierała mi się główka laski wyrzeźbionej w kości słoniowej na kształt głowy pudla. Strąciłem ją machnięciem dłoni. Ładnie to tak? Usłyszałem za sobą. Włazi się w drogę, donosi ruskim, a potem to już nawet nie łaska się przywitać. Za mną wsparty na laseczce kołysał się lekko z palców napięty jeży, uśmiechnięty swym zimnym, wąskim uśmiechem, ale w jasnych oczach nie było śmiechu. Dlatego postąpiłem w ich kierunku. To ty mi włazisz w drogę, nieszczęsny złodzieju map. A kto donosi na ciebie ruskim to wybacz, ale nie wiem wiesz wiesz biały psiłeb zatoczył mi koło przetoczyma jeden z tych ruskich z którymi miałem wątpliwą przyjemność rozmawiać podczas mej wizyty w królewcu tylko na litość boską nie udawaj, że nic o niej nie wiesz tak więc jeden z tych ruskich pochwalił mi się, że niedawno był w Polsce. W Górowie Ławeckim, na jakimś sympozjum. Ponieważ wiedziałem, o czym nie umieszkał pochwalić się Twój Zwierzchnik, Dyrektor Marczak, że i Ty byłeś na tym zjeździe, łatwo, przyznasz chyba, było mi wywnioskować, komu zawdzięczam ostrzeżenie Rosjan przede mną. Jedno mnie tylko ciekawi, skąd mogłeś wiedzieć, że wybieram się do Rosji? W celach zresztą jak najbardziej niewinnych. Bo po prostu chciałem sprawdzić kilka starych planów. I wiesz, ten twój rusek pokazał mi podobne, będące w ich posiadaniu. Powiem więcej, przekonał mnie, że mogę sobie bezkarnie szukać, bo i tak nic nie znajdę. Tak więc w zasadzie powinienem, Paweł, być Ci wdzięczny, bo Twoje donosicielstwo zaoszczędziło mi trudów i wydatków. Ale wybacz. Donosicielstwo pozostaje donosicielstwem, uniósł laseczkę w górę. I ja podniosłem dłoń. Tak więc uważasz za donosiciela, tego na przykład, który dzwoni na policję, widząc złodzieja włamującego się do sklepu? Czyżbym w królewcu miał zamiar gdzieś się włamać? Zaśmiał się i zawrócił, salutując mi na pożegnanie laseczką. Już w domu, wieczorem. Zastanawiałem się nad fenomenem bursztynowej komnaty, nad tym, jak wielu ludzi wciąga w swoje lepkie jantarowe sieci. Mija już pół wieku od czasu, gdy zaginęła, wciąż przybywa ludzi twierdzących, że istnieje na pewno. Niewielu jest takich, jak ojciec Klimuszko czy mój przyjaciel Rzecki, którzy potrafią oprzeć się czarowi i powiedzieć: Nie, komnaty już nie ma. Sięgnąłem poteczki. W których gromadziłem materiały związane z bursztynową komnatą i wydobyłem z jednej z nich list, który niszczył wszystkie nadzieje związane z istnieniem cudu z jantaru. Napisała go mieszkająca w Berlinie Agnes Arndt. Pochodzę z Królewca. Studiowałam w tym mieście od 1939 do 1945 roku. Tam też uzyskałam dyplom nauczycielki rzemiosła. W latach 1943-1945 uczyłam się na jednym semestrze z córką doktora Rochtego. Przyjaźniłyśmy się, a ponieważ miałam dość daleko do naszego instytutu, bywałam częstym gościem na obiadach u państwa Rothe, którzy mieszkali bardzo blisko szkoły. Podczas jednego z obiadów, musiało to być w 1943 roku, doktor Rochte opowiedział mi, że do zamku sprowadzono bursztynową konnatę. Aż do tego momentu nie wiedziała o jej istnieniu, ponieważ bardzo interesowałam się dziełami sztuki, co związane było poniekąd z moim zawodem. Doktor Rochte obiecał mi pokazać konnatę, która miała być wystawiona w królewieckim zamku. Dotrzymał przyrzeczenia. Mogłam jako jedna z pierwszych zobaczyć skarb. Minęło kilka tygodni, Podczas jednego z kolejnych obiadów dr Rochte powiedział, że w związku z możliwością nalotów należy przenieść komnatę do piwnic zamkowych. Sklepienia piwniczne zamku były tak grube, że bursztynowej komnacie nie mogło się nic stać. Największe naloty miały miejsce latem 1944 roku. Królewiec sprawiał wrażenie jednego wielkiego rumowiska. Po nocnym pożarze w czasie drugiego z wielkich nalotów udałam się w stronę śródmieścia w poszukiwaniu krewnych i znajomych. Około południa znalazłam się na dziedzińcu zamku. Spotkałam tam doktora Rochtego, który musiał przyjść krótko przede mną. Odległość od jego mieszkania do zamku była mniej więcej taka sama, jak od mojego. Miał wygląd człowieka zdruzgotanego i jego twarz była popielata. Zapytałam doktora, co z bursztynową komnatą. Odpowiedział, że wszystko przepadło. Zaprowadził mnie w kierunku nieznanych mi piwnic i ujrzałam wtedy roztopioną masę, w której widniały zwęglone kawałki drewna. Doktor Rochte był załamany. Nigdy więcej nie mówiliśmy o bursztynowej komnacie. Dzięki telewizji polskiej dowiedziałam się, że po tylu latach szuka się nadal bursztynowej komnaty. Mogę to sobie tylko tak wytłumaczyć, że doktor Rochte w pierwszym odruchu rozpaczy pokazał mi po owej nocy po pożarze miejsce, w którym bursztynowa komnata padła ofiarą płomieni. W strachu przed odpowiedzialnością przemilczał jednak ten fakt przed ówczesnym terem Rikhem Kochem. Strach. I powtórzyłem cicho, jakiż musi być potężny, że zamyka po dziś dzieniu usta tylu ludziom, Przygotowania do uroczystości przejścia dyrektora Marczaka na emeryturę przebiegały w naszym departamencie w jak najlepszym porządku. Kończyłem porządkować listę zaproszonych gości. Otworzyły się drzwi mego pokoju w ministerstwie i wszedł pan Tomasz. Niezbyt częstym dla niego obyczajem, usiadł na krawędzi mego biurka i zamachał nogą przybraną w elegancki półbut, dając mi jednocześnie okazję do stwierdzenia. Że i w najnowszej modzie skarpetek nie pozostaje w tyle. Jak to się czuje nasz batura? spytał łagodnie, oglądając z lekko dziwiącym mnie zainteresowaniem moją fajkę, którą znał przecież prawie tak dobrze jak ja. Czyżbym palił nader cenny fajkowy unikat, którego wartość odkrył szef? A pytanie o zdrowie batury jest tylko zręcznym wstępem, by tym bardziej ośmieszyć początkującego fajczarza. Pomyślałem. O ile wiem, czuję się dobrze. Nie licząc oczywiście kaca moralno-złodziejskiego, o który przyprawił go wypad do królewca. O tym, że oskarżył nas o donosicielstwo też panu mówiłem, więc chyba nie mogę dodać nic nowego. Aha, ponoć przegrał grubszą forsę w Marjocie, ale nie to przecież pana interesuje. Zgadłeś, Pawełku. Tym razem zainteresowanie szefa przeniosło się z mej falki na jego liśniący półbucik. Ciekawi mnie, jak czuje się Jerzy Batura w Kadynach. W Kadynach papiery dotyczące pożegnalnego bankietu dyrektora wypadły mi z rąk. Pan Tomasz zdawał się tego nie dostrzegać. Od dwóch dni zamieszkuje w trójgwiazdkowym Kadyny Palace Hotel, w byłej letniej rezydencji cesarza Wilhelma II. Ech Kadyny. Słynna stadnina i wypożyczalnia koni. Arabów, angloarabów oraz cenionych w Europie koni rasy wielkopolskiej. Zresztą co tu mówić o koniach? Powinniśmy pomówić o osłach. O! Odchrząknąłem. O osłach! Pan Tomasz stuknął ręka w biurko. A jak mam nazywać mego zdolnego pracownika? który zajmuje się układaniem kwiatków w pożegnalnych bukietach zamiast interesować się tym, co porabia jego najgroźniejszy przeciwnik. Wszystko na twoją głowę, biedny Tomaszu, szef z wyraźnym zadowoleniem pogładził się po skroni. I nagle odwrócił się do mnie. Czy ty naprawdę wierzysz, że jazda konna jest najlepszą kuracją na ledwo zrośniętą nogę? A może klimat nad zalewem wiślanym szczególnie służy rekonwalescentom? Ech, Paweł, Paweł, czyżbyś zapomniał o wzgórzach nad kadynami? O tym jednym zaznaczonym krzyżykiem i napisanym, ona jest tu. Co z tobą? Czy nie wiesz, czego batura szuka w kadynach? Powiem ci więc bursztynowej komnaty. I biada ci, jeśli ją znajdzie. Nie wiem, co władze dla ciebie wymyślą. Ale z pracą u mnie koniec. Nie dojdzie do tego, szefie, odzyskiwałem spokój. I ja tak myślę, skinął głową pan Tomasz. Przekaż te papiery pannie Monice. Ale czy dyrektor Marczak? Wtrąciłem. Najcudowniejszym prezentem, jaki możesz sprawić na pożegnanie Marczakowi jest bursztynowa komnata. Przestań więc tu jęczeć. Pakuj sprzęt i w drogę do Kadyn. Uśmiechnąłem się. A ciekawe, gdzie się zatrzymam w tej wiosce? Rachunków za prywatne kwatery żaden księgowy mi nie zatwierdzi. Trzy gwiazdkowy kadyny, palace, hotel? Od kiedy to nasze ministerstwo takie hojne. Poza tym mam codziennie spotykać się przy śniadaniu z Batura i pytać, co znalazłeś. O kwaterę się nie martw. Za trzy dni będziesz miał ją załatwioną. Skinąłem posłusznie głową. Pan Tomasz wstał z biurka. Aha, weźmiesz ze sobą Jacka. Jacka, nie skojarzyłem w pierwszej chwili. Szef westchnął ciężko. No, mego siostrzeńca, brata Zośki, który tak ci przypadł do serca podczas polowania na skarb Beja. Ale pan Tomasz położył dłoni na klapie swej marynarki. To moja serdeczna prośba. Akurat w łodzi zaczynają się ferie zimowe, więc chłopak się nudzi. Poza tym uważa, że mamy względem niego dług. Zośka wzięła udział w akcji Wilczyca z Jantaru. I to z jakim powodzeniem? mruknąłem. Właśnie skinął dłonią szef. Jacek uważa, że teraz jego kolej. I skoro Zośka tak nam się przydała, to z niego będzie pożytek, że hej! Pokręciłem głową. To może wyślemy go samego do Kadyn, załatwi baturę, wykopie bursztynową komnatę, a ja będę sobie tu spokojnie urzędował. Paweł. Tak jest, szefie. Dżurna niańka melduje się na stanowisku. Nie wygłupiaj się z tą niańką. Pan Tomasz poklepał mnie po ramieniu. Ostatecznie Jacek ma już szesnaście lat. Chłopak w tym wieku naprawdę może się przydać. I na pewno się przyda. Pokiwałem głową, bo coś mi się wydaje, że on już czeka na mnie w pańskim mieszkaniu. Szef odchrząknął z zażenowaniem. Zaśmiałem się. Niech więc tam siedzi i studiuje literaturę o kadynach i bursztynach. Nie chcę go widzieć aż do momentu wyjazdu. Czyli, jak to pan sam zaznaczył, przez trzy dni. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia.